you know a Freddie Calhoun? Sure, I know Freddie. Freddie needs money to get out of town. Says he's prepared to blow the whistle on a Primo reefer distribution ring. Says he can. Has he said how much it's going to cost? $50. And the department will front me the $50? You can put in an expense claim. He's over at Mike Lyman's on Hollywood Boulevard. See what you can find out. Hej, cześć, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnej sprawie w LA Nua. Moi drodzy, kontynuujemy nasze przygody w Vice'ie. Poprzednia sprawa zakończyła się dziwacznie trochę, biorąc pod uwagę, że ostatecznie nawet nie mieliśmy jak kogokolwiek aresztować. Tak więc mam nadzieję, że trochę większy sukces osiągniemy dzisiaj. No i zobaczymy, jak się skończy dochodzenie dotyczące zielonego szaleństwa. No, you just look like you're made of money. Oh, very good. The kid's on form. $50 ostatecznie nie tak mało hajsu wtedy było. Jezus Maria. Czekajcie, jak on był? Roy. Roy, czy ty musisz być tak zajebiście wkurwiający? Dziękuję bardzo. Prawdopodobnie się nie zmienisz, ale no nie mogę przestać próbować. Jak ja idę do tego wyjścia? Totalnie nie zapomniałem, jak wygląda w ogóle ten posterunek. I wyszedłem gdzieś z boku teraz. Nie, przepraszam, to jest jego samochód. Nie znam jeszcze terenu, okej? Okay? Lecimy przed siebie. Minęło parę dni, odkąd ostatnio nagrywałem, ponieważ poprzednio dwie sprawy naraz sobie nagrałem, więc cztery odcinki wyszły z tego. This crazy woman decides to set fire to the hotel she lives in. The fire brigade come and put it out. Couple hours later, she does it again. Phones up Central and says, Christ alive, this is a nightmare! Ups, żegnaj lampo, przepraszam, myślałem, że się zmieszczę, cholera jasna. Oh, sorry, Roy. Twój samochodzik trochę ucierpiał. No, that's the best part. Kurwa, nie, no, myślałem, że jak się tutaj zatrzymał, to mi nie aktywuje tego baru całego, ale dobra. Dzisiaj mamy do czynienia na samym początku z kapusiem, konfiturą, 60. Ziomkiem, który chce nam wydać jakiś wielki kartel za drobną kwotę $50. Tak więc zobaczymy, na czym się to wszystko skończy. O, pan kapuś czeka tylko na nasze przyjście. No dobra, let's go w takim razie. Co od niego wyciągniemy? That's what I'm here for. You got the money? The 20? Sure, right here. 20? I said... You want the money or the alternative? Tell us about the reefer, Freddy. Another good Samaritan. Answer the question. Rest comes from Tijuana. They bring in 50 pounds a week. 50 pounds? Damn! Are you hallucinating, Freddy? Get stashed at a house at 1452 North Las Palmas. Names, Freddy. The guy at the house is a spick that goes by the name Juan Garcia Cruz. Be careful. He likes guns. Now, do I get my money? Do me a favor, Freddy. Spend the money on a bus ticket. You can't last forever on a snitch jacket. Oj, zdecydowanie. Snitches get stitches. Chociaż w tym przypadku kapusie prędzej dostaną, no nie wiem, jakieś dobre balsamowanie, być może, w domu pogrzebowym, jeżeli ktokolwiek je opłaci. A to nie jest pewne, ponieważ nawet chuj wie, czy on ma rodzinę, czy kogokolwiek, kto o niego dba w jego nędznym życiu. No ale cóż, Juan Garcia Cruz, co? Podejrzany o handel narkotykami. Kurwa, 25 kilo zielska tygodniowo? Sure. A hophead like Freddy would raffle his sister for his next score. W Polsce za taką ilość przyłapaną gdziekolwiek, to przecież by chyba aktywowali karę śmierci na szybko. Przecież palenie szatańskiej sałaty jest przeciwko Bozi. Gdzie mamy to zgłoszenie? Zobaczmy, czy to znowu będzie druga strona pieprzonego miasta? Nie, nawet że nie. Dobra, to jedziemy to w takim razie zrobić. To może być ciekawe przestępstwo. Tak więc kurwa, przecież to jest 100 kg miesięcznie. Zajebiście dużo. Jakby nie znam się na narkotykach, ale to by było co najmniej 7 porcji. A wiecie, dystrybucja z celem sprzedaży to już jest poważne przestępstwo. Chociaż ostatnio widziałem jakieś zdjęcie na Reddicie z takimi dosłownymi okruszeńkami jakiegoś tam kwiatu rośliny marihuana. Czy też kanabis, jak to mówią narkomani, gdzie, kurwa, zostało oznaczone, że taka ilość wpakuje gościa do więzienia. To były dosłownie okruchy, kurwa, więcej mi wypada jak ciastku jem. Zajebiście. Ale przepraszam, przecież Czy ja mam go zestrzelić teraz? Przecież jak ja zabiję jego,
to wydaje mi się, że reszta zabije pozostałych. Dobra, no YOLO w takim razie, wezmę go po prostu, kurwa, zaszczeliwuję, wbiegam tutaj, chowam się, kurwa, za tym i zaszczeliwuję pozostałych, ani chwili litości. Nie mogę, nie, o kurwa, kurwa, ja naprawdę jestem jakimś likwidatorem. Jestem chyba królem policjantów, powinienem zostać oficjalnie wybrany na króla policjantów. Ci tutaj siedzieli od 15 minut, nie wiedząc co robić, a ja po prostu wszedłem. Bang, 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 wszyscy nie żyją, do widzenia. Liczy się dobra celność i szybka reakcja i kompletny brak zawahań, jeżeli chodzi o odbieranie ludzkiego życia. I co? Miasto jest bezpieczne. O, wątpię, żeby dało się to w jakikolwiek inny sposób rozwiązać, bądźmy szczerzy. Raczej chłopaki nie byli gotowi na otwartą i szczerą rozmowę. No ale cóż, nie będę udawał, że to mój problem. Jak tam wygląda kwestia moich punktów intuicji? Ile ja ich mam? 4. Za kolejny level będzie kolejny, więc dobra, dobra. Potencjalnie znowu muszę sobie zużyć. Gorzej, jeżeli znowu będę jeździł w miejsca, które mi, kurwa, będą wymagały dowodów z innych miejsc, do których mogłem pojechać wcześniej. Ale cóż, takich rzeczy nie jestem w stanie przewidzieć. Dobra, Roy, ja wiem, że to, co robię teraz na tej ulicy... O, wygląda dziwnie, przepraszam. Lekkie bodnięcie, nic się nie stało. Jedziemy przed siebie na miejsce zbrodni do pana Juana Garcia de la Cruz, coma mierda, Esperanto, pizza, linguini. To jest jego pełne imię i nazwisko. Wiadomo, że ci wszyscy Latynosi to mają tak długie nazwiska, że nie ma sensu tego w ogóle podawać czasami, bo zanim byś się zdążył przedstawić, to gościu już by ci spierdalał. Dobra. Domek na przedmieściach, co za piękne miejsce do handlowania ziołem. A nie znam się totalnie na narkotykach. O, Boże, jak gorąco się zaczyna robić. To jest moment, w którym totalnie nie żałuję inwestycji w klimatyzator. Wiej na mnie! Boże chłodu! Nie, kurwa, mnie tutaj już ten, zaszczeliwić chcą! Oj, 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 oj. Okej. Okay. Kurwa mać, gościu totalnie z automatu normalnie napierdala do nas, bez żadnych ograniczeń. Ciekawe, czy handlują tutaj tymi narkotykami. Czy może zgodnie z którąś tam poprawką amerykańskiej konstytucji po prostu broni swojego domu? O kurwa, dobra, nie udało mi się go zastrzelić. A tego? Nie! Jaki ja jestem delikatny! Nie spodziewałem się! Boże! Dobra, okej, nie jestem w stanie przyjąć zbyt dużej ilości kul. Ała, kurwa, obrywam jak dziki! We dwóch we mnie strzelają! Kurwa, nie, dobra, to nie będzie takie proste. Dobra. Oj, 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 oj! Do 3 razy sztuka, moi drodzy, do 3 razy sztuka. Czy ja muszę tam jakoś obejść, kurwa, ten domek i dostać się od tyłu? No wydaje mi się, że to jedyna opcja. Tutaj mogę przejść z osłony do osłony. Kurwa, no jakoś muszę ich chyba tutaj zaskoczyć. Nie wiem, oni do mnie cały czas szyją, ja nie mam jak się przed nimi bronić. No nie, nie, nie zestrzelę tego jebańca. Czy ja dam radę wejść od tyłu w jakiś sposób do nich? Nie, chowają się cały czas. A to skurwiele. Dobra, o, nie, 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 nie. Za auto się schowam, okej. Czy ja dam radę na przykład wejść od tylca i zastrzeliwić ich prosto w plecy? Znaczy nos zaczął swędzić, kapelusz mi spadł, kurwa, upadek człowieka tutaj ma miejsce. Dobra, chłopaki, macie tylne wejście. A to tylne wejście oznacza dla was śmierć. Halo, halo, dzień dobry. Kurwa, ale was teraz tutaj normalnie wyteguję. Oj, 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 oj. Dobra, byłem bliski niewytegowania go. Dobra, ja chcę na ślepo w niego strzelać. Wychyl się. O, da, 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 da. Okej, okay, dobra. Było potencjalnie niestabilnie, ale dałem radę. Tu jesteś. W rękę cię. Ej! Uhu! Zajebiście. No i tak się załatwia przestępców. Gdybym tylko w normalnym życiu miał błogosławieństwo od samego Boga i mógł jakby 2 razy wrócić do życia, byłoby git. Tego drugiego w rękę postrzeliłem, powinien żyć. Chyba, że miałem jakieś, nie wiem, zaklęte pociski przez samą Maryję pobłogosławione. Do odbierania życia nikczemnikom? Być może. Enter de la Palma, stash house via the back door and kill Juan Garcia. No dobra, nie miałem tutaj wielkich możliwości, jeżeli chodzi o wejście do tego domu. Musiałem ich po prostu zabić. Panie koronerze, jakieś tutaj analiza? Jak zginęli podejrzani? Nie wiemy przecież tego. Totalnie nie nasza sprawka. Ja tu przyjechałem tylko wywąchać trochę dank kuszu. Dobra, co my tutaj mamy? Bo chuja jego twarz oglądam. No chociaż może ma jakieś tam charakterystyczne znaki na twarzy. Facetów zawsze się lepiej przeszukuje, bo mają marynarki, a w kieszeniach ukryte rzeczy. Co my tutaj mamy? Srebrny dolar strzelca. Hmm.
Okej. Okay. Dziwnie ten dolar wygląda, jakby tutaj ten napis ma być taki w połowie jakby zdarty? Taki design monety, czy... Nie wiem. Dobra, tutaj już się chyba nic nie znajduje. Chociaż zerknę jeszcze... A, jeszcze druga kieszeń. Pan tak, marynarki mają dwie kieszenie. Dzień dobry. No dobra, Juan Garcia Cruz. This is his address, but this place looks like a front. Nie da się ukryć, że informacje od naszego kapusia z baru były dość poprawne. Znaczy, jak na razie ludzie, którzy tutaj byli, zaczęli po prostu do nas strzelać z zamiarem zabicia zdecydowanym. Więc nie możemy być pewni, jakie były ich intencje, ale domyślam się, że... Kurwa, no jeżeli ktoś mówi, że przywożą tutaj pół tony... Kurwa, nie pół tony, pół tony to by było sporo. 25 kilo zioła tygodniowo jakoś tutaj je rozprowadzają, a ktoś do nas napierdala, wnioski nasuwają się same. Tak, jestem detektywem z powołania. Dobra, co my tutaj mamy na karteczce? Masangkai. Nie mogę wytrzymać z tą karteczką w ręce, ręka mi chodzi cała. No dobra, okej, okay. Nazwa narkotyku, powiadacie. Być może nazwa narkotyku, kto wie. Może mieszają zioło z melisą, rumiankiem, czterema różnymi odmianami CBD i potem najzwyczajniej w świecie sprzedają to jakiś tam Masangban. I mówią, kurwa, hopie, to jest prosto z dżungli w Borneo. Szaman Rak... Specjalnie uszył to z najlepszych, kurwa, tych gałęzi drzew z jego rodzinnego miasta. Osobiście wysysał ustami wnętrze łodyg. Tomato soup. Doesn't anyone eat regular meals anymore? Oh. Junkies feeding on popcorn and grasshoppers living on soup. Amatorzy ziół. Kurwa, ale przecież zieleń ma bardzo dużo jakby tych zalet zdrowotnych. Nie powinniśmy ich tak tutaj brzydko nazywać. Oni są po prostu entuzjastami jakby innych środków odurzających niż alkohol. Chociaż to też było jakoś tak, nie aż tak długo po prohibicji. Nie rozumiem do końca prohibicji, nie znam aż tak bardzo się na tym temacie. Wiem, że kiedyś był jakiś dojebany zakaz sprzedaży alkoholu w Ameryce, ale wszyscy go obchodzili, ludzie na tym zbijali fortuny i tak dalej. Tyle wiem o prohibicji. Możecie mi bardzo krótko temat rozszerzyć, tak jak dzisiaj wyczytałem w komentarzach ze wczoraj, że czym są dokładnie jeziora asfaltowe. I bardzo było mi miło, kiedy sobie to przeczytałem. Tak więc jeżeli możecie mi przybliżyć, o chuj chodziło w prohibicji, dlaczego była w ogóle wprowadzona, dlaczego była wielkim failem, bo tak mi się wydaje, chętnie się dowiem. Parnell's Soup Company. Najwyższa jakość, zawsze niskie ceny. Dobra, opcje są dwie. Albo chłopaki po prostu żywili się tylko i wyłącznie zupą. Jaką zupą? Minestrone soup? Nie wiem, jakiś kurwa, jakiś rodzaj zupy. A, gość miał tutaj zajebiście dużo zupy. Dosłownie cały dom wypchany kartonami zupy. Tak więc albo jest bardzo wielkim fanem tegoż właśnie posiłku i nie wpierdalał niczego innego i zaopatrzył się na no co najmniej miesiące chłeptania pomidorówy. Albo używają tej firmy, żeby rozprowadzać swój towar. Co bardziej prawdopodobne się wydaje być niż po prostu to, że gość nic innego by nie musiał jeść do końca swoich dni. Dlatego trzeba będzie przeanalizować tą firmę. Co mamy tutaj? O, rozmówki! O Boże, pamiętam, kiedyś się wszędzie jeździło z rozmówkami. Może nadal się jeździ z rozmówkami. W sumie jakby miał, nie wiem, jechać do Włoszech czy Hiszpanii. Nie mam pojęcia, no. Po hiszpańsku to ja znam chyba tylko bienvenido i vamos. I to głównie dzięki oglądaniu Domu z Papieru. Dlatego też może rozmówki by się przydały do jakichś prostych sformułowań. Nie wiem, co się tutaj w domu znajduje. Widzę, że gdzieś telefon powinien być, tak więc wykonajmy od razu telefon. Zlokalizujmy miejsce, do którego się później udamy. Phelps badge 1247. How can I help, detective? I need an address on a Parnell's. A, dobra, zupiarze. Head office or factory in the Los Angeles area. Just a second, detective. Only one address listed. 6310 Fountain Avenue. Thank you. Dobra, dziękuję pani Krysiu. Naprawdę bez pani ten wydział by upadł. Nie miałbym zielonego pojęcia, gdzie jeździć. A zmuszony byłbym jeździć do centrali, sprawdzać osobiście. Złota klamka w szopie. Lecimy do szopy zatem. O kurwa, dobra, nie musiałeś tak agresywnie, hopie. Zamordowałeś obu ludzi, którzy tutaj byli. Zupy, zupy, zupy. Zajebiście dużo zup tylko i wyłącznie. Czy my znajdziemy... O ty, dokładniejsze oględziny. Mogę otwierać puszki. Kurwa, nakrętki, wiedziałem.
chuje handlują nie tylko ziołem, ale też nielegalnymi nakrętkami o niestandardowych średnicach. Ta? I po co ci takie szerokie nakrętki? Po co ci te nakrętki siódemki, narkomanie? Pewnie, żeby se lufkę ze śruby skręcić, co? Prawdziwy Batman marihuany tutaj się znajdował chyba. Ukryty staż. Mogę też te pozostałe puszki sprawdzać, ale mam wrażenie, że nie będą zbyt przydatne. We wszystkich pewnie będą nakrętki albo, nie wiem, kukurydza. No zajebiście dużo nakrętek. Ja wiem, że dla was się to może wydawać nieistotne, ale ja w tym czuję jakiś, kurwa, większy biznes. Mogę otworzyć zupę? Otwieracz? Kurwa. Ej, nadal skłaniam się ku temu, że gościu po prostu zajebiście lubi zupy. Ma zamontowany ogromny ochraniacz. Boże, otwieracz. Nie! Jak to? Przemycał zioło w zupie? Factory sealed. Someone at the cannery has a lot of explaining to do. Cóż, nie znam się na narkotykach, ale to mi wygląda na naprawdę ładnego topa. Za 12 centów i to jeszcze cała puszka pełna ich? Kurwa! Może tutaj jakiś inny dunk kusz, super kurwa... strawberry lemon cheesecake haze się znajduje w środku na przykład. No dobra, wow. Zioło w kolejnej puszce, kto by pomyślał? No dobra. Chłopaki z zupiarni będą musieli się tutaj porządnie tłumaczyć, jeżeli chodzi o to, co tutaj znalazłem. Dobra, co my tutaj mamy? O nie, no czy oni mają litę? Parnell Subcompa... Delivery Ledger, naprawdę? Zapisywaliście, do kogo wysyłacie całe swoje zioło? Dobra, pattern. Tijuana się często, widzę, pojawia i to tak... nad wyraz często się Tijuana pojawia, więc... Tak, przecież było powiedziane, że narkotyki z Tijuany, a tam jest Origin. Dobra. $2000. Przecież to jest koszt samochodu. Wyobrażacie sobie obsługiwać dostawę zielska? Wszystkie dowody. Dostawę zielska wartą 20 tysięcy złotych na przykład. Jezus Maria. A potem siedzisz dniami i nocami i mieszasz to z jakimiś ziołami, które miałeś w kuchni, ponieważ ćpuny i tak nie zauważą, że palą, kurwa, jakiś rozmaryn czy inne gówno. Więc to po prostu mieszasz. No dobra, pan koroner, chyba nie mam nic do powiedzenia. Dobra, słuchaj, ja ci powiem. 4 pociski w klatkę piersiową, wszystkie z bliskiego dystansu, obrażenia wewnętrzne, zewnętrzne, śmierć na miejscu. Dziękuję bardzo. Ja mogę w twoim imieniu wręcz przeprowadzić sekcję tych zwłok. Ja byłem selekcjonerem tych zwłok, więc mogę ci sekcję przeprowadzić. Tego widzę tutaj, nie mogę obadać niestety. Tirarira. Nie, nichuja, nichuja. No dobra, zmywamy się stąd w takim razie. Nie widzę tutaj żadnych osób trzecich, które mogłyby mi dać jakąś więcej informacji na ten temat. Właśnie, wypierdalaj, skończyłem już tutaj, ale przyszedłem wam to osobiście przekazać. Mam tutaj też, mówiliście, że niebieskie kropki oznaczają ludzi, z którymi mogę pogadać i to... Nie, to chyba oznacza Roya po prostu, który gdzieś się tutaj trzyma na tyłach. Co o tym myślisz, Roy? What now? The soup factory. Where else? Też tak mi się wydaje, że to będzie najlepszy kierunek dla nas. Ostatnio miałem w ogóle propozycję, żebym pomijał przejażdżki, ponieważ pomijam nudne segmenty, które można by zapełnić tak naprawdę w odcinkach czymś ciekawszym, czyli poszukiwaniem dowodów, pościgami, przesłuchaniami. Ale to jest dla mnie idealny moment, żeby pogadać o czymkolwiek, o czym mi się żywnie podoba. Dobra, fabryka Parnell Subs, pojedźmy sobie do tej fabryki. Ewidentnie jakby ktokolwiek tam się znajduje, no to myślę, że coś będzie wiedział o pakowaniu zielska zamiast zupy. A kurwa szkoda, bo jakbym naprawdę miał ochotę na zupę i bym kupił przypadkiem zielsko, to nie dość, że jakbym je spalił, to miałbym dalej ochotę na zupę, nawet jeszcze większą, a nie miałbym zupy. Więc to jest, mam wrażenie, chujowy model biznesowy. Dobra, srebrny dolar, Morgan z 1896. Oj, zintrygujące, jakie to będzie miało znaczenie. Masang Kai, odręcznie napisana notatka, sekretny schowek z marihuaną, tak? Nie znalazłem tego w sekretnym schowku z marihuaną, przecież to chyba, że cały dom tak nazwali, ale to nie było w sekretnym schowku. To przecież było gdzieś tam obok, na kartonie. Puszki z zupą, fabrycznie zamknięta, zawiera marihuanę. Właśnie, to jest kluczowe. To jest fabrycznie zamknięta. No i z Tijuany przychodzą 25-kilogramowe dostawy marihuany, których nadawcą jest niejaki EJ. Albert Einstein może. Crother says the morphine is still turning up. Dalej ta morfina. I have no idea how much of the stuff Lenny shifted. There's been no comeback from Cohen as yet.
Mm-hmm. Confidential magazine is right, and Bugsy is on the slide. You read that stuff? I wouldn't say it to his face if I was you. That is one hot-tempered son of a bitch. All units in the vicinity and oho, oho. Citizen reports a 415 and 7th and 7th. Gdzie mam zakłócenie porządku? Jak daleko to będzie? Czy to będzie druga strona miasta? Bo naprawdę mam ochotę na trochę akcji. No kurwa, oczywiście, że druga strona jebanego miasta. Dobra, moi drodzy, zrobimy sobie krótki. A ciekawi mnie jedno. Czy ja mogę jakby odznaczyć to miejsce, wybrać miejsce przestępstwa i zatrzymać się i poprosić Roya, żeby tam pojechał? Bardzo mnie to interesuje, czekajcie, bo mam... Nie, poszlaki, wydupcaj mi z tych poszlak. Lokacje. Mogę to odznaczyć? Obecny... Nie, no muszę. Czyli Roy tylko tam pewnie pojedzie. A szkoda! Kurde, gdybym mógł zatrudnić Roya do przejechania całego miasta w trakcie 10-sekundowego loadingu, to bym bardzo chętnie zrobił to przestępstwo, ale kurwa, no nie będę tam zasuwał. To jest ta zupiarnia? Fabryka Parnell Soup, 11.03. 11.03 zostanie zapamiętana jako data, kiedy osobiście zniszczyliśmy biznes zupiany w tym mieście. Oh. Dobra, założę się, że sekretarka. To zawsze jest sekretarka. Dzień dobry pani, pali pani zioło? Who owns this factory, ma'am? Mr. Parnell. Howard Parnell. I'll let him know you're here. Please. Nie, proszę się nie kłopotać. If you must. O, no, bo jeszcze gościu zacznie zdupcać. Wydaje mi się, że gdyby gościu, szef zupiarni zamieszanej w pakowanie zamiast zupy zielska, dowiedziałby się, że przyszli policjanci. He hates saying goodbye, but he loves watching them leave. Roy, naprawdę, jesteś kurwa zbędny tutaj. They're from the LAPD. Doris tak powie. O, z policji? To nie mogę. Pan Parnell powiedział, żeby nigdy nie przyprowadzać do niego nikogo z policji. Dlaczego? Nie wiem, nie pytałam, za mało mi płacą. Dzień dobry, panie Parnell. Ale ma pan ładną fryzurę. Wielki kutas z włosów. Zakola tak wielkie. O Boże. At this point. Weź to kurwa z gul, chłopie. No, maybe you can explain bardzo why pewny siebie jest. $5 bags of marijuana in sealed Parnell soup cans. That's an outrageous allegation. How do you explain it, Chubby? We found at least 30 bezowaty? Cans, all sealed up tight with your label on them. Can I get a list of your employees? Of course. We have nothing to hide. Doris, can you bring me in the current employee listing? Czy on jest taki spokojny, bo nie jest w to zamieszany? Czy jest i czuje się aż nazbyt pewnie? Czy on posuwa swoją sekretarkę, czy tam asystentkę? Takim dźwięcznym krokiem tutaj weszła, tanecznym może raczej, kroki nie są dźwięczne. No dobra, employee records, kogo my tutaj mamy? Jezus Maria, czy ja dam radę rozpoznać może nazwisko tego gościa, który tam był? Kurwa, jaki był adres? Las Palmas, Boże jedyny, nie pamiętam adresu tego kurwa gościa. O, ty, Isadora Salagar, nie ma stałego adresu. To się rzuca w oczy zdecydowanie. I tutaj ktoś nie ma stałego. Augusto Martinez? Nie, to nie to. Czy ja skończę po prostu klikając wszystkich po drodze? Czy jest tutaj Jorge Garcia Cruz, Las Palmas Avenue? Może to ten? Ta, mamy. This is familiar. 1452 North Las Palmas. A Jorge Garcia Cruz. Czy on tutaj po prostu pracując ładował to zielsko do środka? Czy naprawdę szef nie ma z tym nic wspólnego? Fabrycznie zamknięte puszki z zupą. Dobra, no on się wydaje być niezwykle spokojny. To jest jego mina spokojności przed zadaniem pytania. Zapamiętam to sobie. Pewnie nie, ale spróbuję. The pot is on the boil? Zielsko się gotuje? O ty kurwa, ćpunie. Wiedziałem, że ta zielona marynarka nie ma przypadkowo takiego koloru. Dobra, lecimy, nie leć ze mną w chuja. The factory sealed cans we found suggest a very professional operation, Mr. Parnell. We're looking for an inside man. I know nothing about this. I want this stopped as much as you do. Mhm, leciał w chuja straszliwie, gapił się na boki cały czas. Teraz też wydaje się być taki strasznie pyszałkowaty i cwany, ale nie, no i po tonie jego głosu i po tym, jak się zachował mówiąc to, mam wrażenie, że kłamał. Ale o co go skarży? Jak tam w ogóle intuicja? 99,5. O co go oskarży Cole? Quit lying, Parnell. How could the cans be coming off the line, sealed without your knowledge? You're the kingpin here. You want to make an accusation like that, son? You better have some goddamn proof.
Kurwa, i teraz nie wiem, czy puszki z zupą, jako że są fabrycznie zamknięte, to jest wystarczający dowód? Mam wrażenie, że tak. Co prawda Cole powiedział, że to ty tu rządzisz i że jakim cudem zamknięte puszki mogły zejść z linii bez twojej wiedzy. Wydaje mi się, no, że te zamknięte fabrycznie puszki to jest dobry dowód tej sytuacji. Chyba powinienem go wybrać. Takie mam poczucie. Ale z drugiej strony, kurwa, sam nie wiem. To są te momenty, kiedy ja nie wiem, jak bardzo powinienem się czepiać słów, które wypowiada Cole, ale zaryzykuję i wybiorę te jebane puszki z zupą. When I work out who's behind this, I'm gonna throw them out, and then I'm gonna throw you out alongside them. I kurwa, tutaj moja logika, jeżeli masz dowód, który w jakikolwiek sposób zaprzecza temu, co mówi ten gość, którego przeszukujesz, to wybierz, kurwa, ten dowód. Jednak nie, jednak kurwa nie o to chodziło. Ja pierdolę. Nienawidzę czasami tych jebanych rozmów. Czy ja po prostu miałem go zakwestionować i tyle? Nie. Gadamy dalej. Zły przycisk. Ale kurwa głupie. Kiedy się dowiem, kto za tym stoi... Kurwa maj. Czyli ostatecznie tak naprawdę nie chodziło o to, że puszki są zamknięte, tylko że to ktoś inny za to odpowiada, a nie on. A nie mam dowodu, że to on na to odpowiada. A chuj mi w dupę. Fabrycznie zamknięte, on jest kurwa szefem, to równie dobrze mogło pasować. A jebać mnie i moją karierę. How are your sales, Mr. Parnell? Just fine and dandy, son. We're entering a new era of prosperity. I hope you're both big soup eaters. Czy on mówił wtedy po prostu prawdę? No teraz totalnie kłamie i chyba nie mam dowodów, które nie wiem. No nie, srebrny dolar, puszki, dostawa narkotyków, no. Mr. Parnell, do you know what kind of trouble you're in? Come clean with us. Okay, so things are a little flat. We're deciding whether to lower production. It's taken a while to adjust to not having any military contracts. You know, we sold Uncle Sam 5 million cans of minestrone. Niesamowite. Chuj mnie to obchodzi. Dla mnie może twoja firma równie dobrze upaść. Informacja na temat braci. Ever heard of Juan Garcia Cruz? Not that I know of. He has a brother employed here. You know him? We employ large numbers of Mexicans. I'm not familiar with them all. Wydaje mi się, że mówi prawdę? Chyba? Takie mam przeczucie? Jak tam ludzie odpowiadali? 99,5. Mam jakieś takie wrażenie, że... Kurwa, sam nie wiem teraz. Wydaje mi się, że trochę ucieka tym wzrokiem w tej chwili. Słuchałem go i nie jestem zdecydowany. Ostatecznie mam wrażenie, że on może go kojarzyć tak naprawdę, ale może faktycznie po prostu zatrudniają dużą ilość Meksykańców? Czy on faktycznie nie jest z tym związany, tylko pracownicy pokryją mu po prostu sobie to? A wiecie co? Chuj mi w dupę, zaraz będę miał kolejny punkt. Usuń odpowiedź. O, jednak kurwa nie! Jednak leciał w chuja. Tak mi się wydawało. Nawet analizując teraz kontekst, jakby coś mi tam nie pasowało, że tak od razu nas zbił z tropu, że dużo Meksykańców zatrudniają. Nie mam tutaj żadnych dowodów sensownych. Puszki z zupą, srebrny dolar, no to kwestionowanie. That's funny, Parnell. He has the same address as his brother Juan, who we shot dead less than an hour ago. You better give me something. Look, I'm not involved in this. I'm getting enough grief from Washington. There's an investigation going on into profiteering. Like a guy shouldn't be able to turn a buck while the war is on. I'm sure thousands of dead Marines sleep soundly knowing that you did okay. Co za kutas? Wtyczka Jorge Garcia. To ciekawe nowe pytanie. Sprawdźmy to. Tell us about Jorge Garcia Cruz. Jorge? I had no idea of his last name. His team does daily maintenance on the conveyor belts and cookers. Wydaje mi się, że mówi w tej chwili prawdę. Zerknął tak na szybko na lewą stronę, ale analizując w tej chwili jego wyraz twarzy, mam wrażenie, że on mówi prawdę. A jak tam ludzie odpowiadali po usunięciu 99,4. Wydaje mi się, że mówi prawdę, więc spróbujmy. So he's here now? No, maintenance is at night. Night shift finishes around midnight. He would usually come in around 9 p.m. and have everything ready for the morning shift at 6. Dobra, no, w miarę dobrze poszło, ale ta pieprzona puszka na początku mnie zdenerwowała. I won't have to shut down the line. No, nothing like that. Thank you. I'm grateful for that. I'll show you around myself. Dobra, panie szefie, ja tak czy siak ci nie ufam, chociaż jeżeli upada ci firma, to jest wszystko git. This is gonna be like that time I went to the slaughterhouse and couldn't eat steak for a week. Cóż, no ja też kiedyś mignęło mi, jak są robione parówki. Nie, jakoś nie odrzuciło mnie to od parówek, będę szczery, bo po prostu lubię jeść parówki. Z niewiadomego w sumie do końca powodu, ale hot dogi to jest moja miłość.
Tak więc może tutaj mogę się z Royem zgodzić. Lepiej czasem nie wiedzieć, jak coś jest produkowane. Szczególnie jeżeli jest to coś, czego ostatecznie pierwotnego składu lepiej nie znać. Jak na przykład parówki. No ale też cięcie świni martwej kawałki nie jest najlepszym widokiem dla fana steka. We peel and sort all of the vegetables and add them to the line in regular quantities. Co się drzesz? Słyszałbym cię, jakbyś ciszej mówił.